A co to się stało? Kujasu znowu zamachnął się za Hando i upitoił komuś ucho. Nie, droga koleżanko! Gorzej! Ja w sprawie tej wycieczki, jak się nigdy nie widziałam takiej reakcji, gdy tylko poruszyłam ten temat, w klasie zapanował raban. Tylko pierwsza ławka zachowała się wzorowo, ale większość tych hałastrydarni twarzy na pilarmenów byłam w szoku. A pilarzy co na to? I CDC rozpłakał się. Ojojojoj. Kars miał obłęd w oczach. Tylko jeden łamu powstrzymał ich od zrobienia bijatyki. Ej, dzieciaczki siedzą bez opieki, żeby porozwalali sobie główki. Nie, nie. Pan Stunoga skręca szafkę i kazałam mu doglądać tych kryminalistów. Skąd tyle żółci w tej naszej młodzieży? To żadna filozofia. Młodzi zawsze mają lichwę ze starymi. Ale to jest jakiś spisek. Gówniażeria napuszcza się na siebie nawzajem. To jest nie do pomyślenia w placówce oświatowej. Ja już nie wiem, co mam zrobić. Przecie to proste jak drut kolczasty, kochaniutka. Duperelki niech zasuwają na dyskotekę, muszą się wychulać. Ja już zajmę się tymi wiekoludami. Ależ to niepedagogiczne. Segregancja tylko rozkręci ten konflikt. Tutaj potrzebna jest dyscyplina i odpowiedzialność. Niech nikt nie jedzie na wycieczkę. Szkoda, żeby dzieciaczkom zrobiło się przykro przez tę nieśledną trójcę. Co pani proponuje? Znajdziemy im z panem Zbyszkiem jakąś robotę. SCDC, Łamu i Kars będą naszymi pomocnikami. A jeśli coś narozrabiają, zostar i nie dzimura, to przy nich aniołki. Spokojnie, już nie takie obiery ujarzmiałam. Pamiętam, jak w 99 był. Nieważne. I dziękuj, koleżanko. Módlmy się, żeby się jeden z drugim nie pozabijali do mojego powrotu. Dziurno, widzisz mi przysługę. Po konsultacji z panią higienistką doszłyśmy do... That's what she said. Że ostarni dzimura chyba na kłódkę. Doszłyśmy do wspólnego stanowiska. Na dyskotekę nad jeziorem pojadą wszyscy. Oprócz pilarmenów. Niemożliwe, nie zrobiliśmy nic złego. To Ciorno rozpuścił plotki, że wycieczka przed nas się nie odbędzie. Na pan dowód. To spisek. Wina leży po środku. Byli w ramach reedukacji i będziecie pomagać w szkole. Udało się. Ciorno, jesteś geniuszem. Rzust mi to wyjęłaś. That's what she said. Gdybym miała ciało, dostałbyś buziaka. Albo lepiej. Może się doczekam. Mam parę pomysłów. Zgłoszę sprawę do kuratorium. To jest niezgodne z prawami człowieka z Kolumny. Nie wywiniesz się tak łatwo, mundziole! Jesteście u nas warunkowo! Jeden fałszywy ruch i wylecicie za orbitę Matowy! Stara torba! Karspala! Za co? Za miłość do ojczyzny! Z jakiego przedmiotu? Po lekce organizacyjna. Jeśli pozwolisz, przejdę do formalności! Do końca tygodnia proszę przynieść po 30 zł. Dyskoteka odbędzie się w przyszły piątek nad jeziorem Arakijskim o godzinie 17. Wiórka oczywiście pod szkołą około godziny 15. Planowany powrót na 22. Co mamy brać ze sobą? Wszystko, co potrzebne będzie na miejscu, Jolanto. To mam nie brać alkoholu. Żostar, ty fenolu, alkoholiku, ty. Włom za drzwi. Czyli mam? A co jak ktoś nie chce jechać? Chyba prosisz się o dodatkową pracę domową, cappuccino. Nazywam się Dopio. Ksardasie. A chcesz szczać w trybie stereo? Dopiero co przeniosłeś się do naszej klasy i już małpujesz. I nadaje. Tylko stereo, ty ścisza! Proszę panią, a jakie będą piosenki? Puścimy Cialisa na bogatości. Mojego starego. Szanty. Chopina. Foo Fighters! Spokój! Każdy będzie mógł wybrać, co będzie chciał, tylko bez żadnych przekleństw. To ja chcę King Crimson. Apokalipsa!